dzisiaj nasze 173. spotkanie i porozmawiamy znów o drodze serca, ale również o tym, jak poczuć szczęście, spełnienie, radość, miłość, zdrowie i obfitość teraz. Czasami bowiem żyjemy albo w przeszłości, co by było, gdybym wcześniej zrobił to czy tamto, pewnie dzisiaj byłoby mi lepiej. Albo w przyszłości, jak osiągnę to i to będę szczęśliwa, będę szczęśliwe. A kluczem jest bycie tutaj i teraz, kluczem jest droga serca i połączenie z energią wyższą w każdym momencie. Bo poprzez to, jak czujesz się w tym momencie, kształtujesz Twoją przyszłość. 173, czyli droga maga, który zawsze jest w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, który kształtuje swoje życie według swoich marzeń, wyobrażeń, ale tutaj i teraz, a nie za miesiąc, dwa czy 10 lat. I o drodze cesarzowej, czyli pełne zaangażowanie w to, co robisz w tym momencie. Jesteś tutaj i teraz, w tym momencie, ze mną. Jakie odczucia są w tobie? Czy czujesz, że jesteś we właściwym miejscu i czasie? Czy w kolejnych dniach, kolejnych miesiącach masz już jakieś plany do zrealizowania? Czy czujesz, że idziesz drogą serca, drogą, do której powołała cię siła wyższa? Czy droga jest celem? Czy czujesz radość w twoim sercu z tego, gdzie jesteś w tym momencie? Czy też pojawiają się myśli typu, gdy osiągnę to i to, to dopiero wtedy będę czuć radość, szczęście i spełnienie. Jak czujesz się tutaj i teraz? Czy twoje serce wypełnione jest strachem, niepewnością? Może jesteś zestresowana, zestresowany, nie wiesz jak dalej. Może ta ogólna sytuacja obniża twoje wibracje. Tracisz wiarę w siebie, w innych, w ten świat, w ten wszechświat. A może czujesz radość, pełne zaufanie w to, że siły wyższe cię prowadzą? Może to, co robisz w tym momencie, daje ci odczucie szczęścia? Jakie trudne pytania. Często na naszych ceremoniach mamy takie właśnie trudne pytania. I to pytanie, czy to, co robię w tym momencie, daje mi naprawdę radość, szczęście, spełnienie? Czy czuję miłość, zdrowie, bogactwo, obfitość wokół, czy też nie? Codziennie spotykam ludzi, którzy żyją albo w przeszłości, albo w przyszłości. Mało kto jest tutaj i teraz. Najczęściej ludzie wspominają to, co było. No kiedyś to było lepiej. Kiedyś to wszystko było możliwe. Kiedyś wszystkie drzwi były otwarte. Kiedyś byłam młodszy. Kiedyś miałem to. Na przykład więcej energii, a teraz mniej. Albo ludzie, którzy żyją w przyszłości. Na zasadzie, jak kupię sobie ten dom, to będę szczęśliwa, będę szczęśliwy. Jak zmienię samochód, pracę, partnera, partnerkę, otoczenie, to wtedy będę szczęśliwa, będę szczęśliwy. To nie zależy, ile pracy, ciężkiej pracy zainwestujesz w osiągnięcie twojego celu. To nie to decyduje o tym, czy ten cel osiągniesz. O tym, czy twój cel osiągniesz i jak szybko go osiągniesz, decyduje robić to, co robisz w pełnej efektywności, czyli fokus na cel. Robić to, co ważne, widzieć z góry,
co jest ważne, łączyć się z energią wyższą, bo ona wskaże Ci właściwą drogę, w pełnym zaufaniu, ale również z radością i lekkością robić to, co robisz. Jeżeli się do czegoś przymuszasz, tak jak Adam, o Boże, znowu muszę wstać, muszę iść do pracy, no teraz muszę się napić kawy, bo nie dam rady wykonać tych czynności, to albo brakuje Ci równowagi i za dużo czegoś robisz, nie widząc czegoś więcej, za mało łączysz się z energią wyższą czy światami anielskimi, które są wokół i które mogą Ci bardzo pomóc, jeżeli o to poprosisz. Ta historia Ewy i Gosi, gdzie Gosia widziała te istotki w lesie, bo one są, jeżeli otworzysz Twoje serce i poprosisz je o pomoc, to wskażą Ci drogę w ciemności, albo nie, jeżeli o to nie poprosisz. Jeżeli jednak o to poprosisz, anioły, istoty natury, siły wyższe, siły boskie, to znajdziesz takie rozwiązania, które błyskawicznie poprowadzą Cię do osiągnięcia Twojego celu, a jednocześnie ta droga jest celem, czyli będziesz odczuwać radość, szczęście i spełnienie w tym konkretnym momencie. Co jest dzisiaj przesłaniem naszej 173. ceremonii? Siła maga? Siła powożącego rydwanem, być w odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu i czasie, podejmować mądre decyzje z pomocą energii wyższej, ta mądrość wyższa, siła cesarzowej, czyli to, co robisz, robić z serca. Jeżeli się do czegoś przymuszasz, jeżeli jesteś w takim kółku jak chomik i nie masz czasu na oddech, to szczęście zawsze pozostanie gdzieś w przyszłości. Jeżeli jednak robisz coś z głębi serca, zachowujesz równowagę pomiędzy aktywnością, pasywnością i tym wszystkim, co mówiliśmy na poprzednich ceremoniach, jeżeli masz fokus na cel i z radością wykonujesz to, co robisz, to szczęście czujesz już teraz. Tak jak Gosia czuła to szczęście, padający deszcz, a mimo tego była szczęśliwa, bo widziała takie piękne rzeczy. To są te malutkie decyzje, o których mówiłam na początku. Mądre decyzje, czyli widzieć w każdym momencie, każdego dnia, to, co jest piękne i pozytywne, bo tu jest taka zasada, czym więcej fascynacji w Tobie, czym więcej radości w Tobie, czym więcej wdzięczności w Tobie, tym Twoje życie piękniejsze, lżejsze i pełniejsze szczęścia. Czym więcej ciężkości w Tobie, czym więcej przymusu w Tobie, czym więcej wątpliwości, strachów, obaw, niepewności, tym Twoje życie bliżej nieszczęścia i pecha. Tym Twoje życie coraz cięższe i cięższe. Dlatego po naszym dzisiejszym spotkaniu zapisz sobie takimi dużymi literami takie pytanie, czy to, co robię w tym momencie, daje mi szczęście? Czy jestem w stanie zmienić moje nastawienie i poczuć to szczęście? Pamiętasz, jak kiedyś o tym już wspominałam. Ty możesz podejść do zlewu pełnego brudnych naczyń i powiedzieć, o Boże, znowu muszę myć naczynia, co za głupia, syzyfowa praca. A możesz podejść do tego z zupełnie innym nastawieniem. Umyję te naczynia, wypełniając to wszystko energią, bo chcę żyć w pięknym, świetlistym domu, gdzie wszystko jest uporządkowane. Te wszystkie naczynia służyły mi i służą każdego dnia. Wypełniam je więc tym, co piękne i pozytywne, a każdy mój kolejny dzień będzie jeszcze piękniejszy. Ty możesz gotować zupę, stać nad tą zupą i mielić w głowie tysiące sytuacji. A, tej się udało, a mnie się nie udało. Ten jest bardziej, jego życie jest pełne sukcesu, a moje nie. Możesz tak tymi negatywnymi myślami wypełniać tą zupę i później jak ją zjesz, to jak myślisz, jak na ciebie będzie wpływać? A możesz stanąć nad tą zupą i wypełniać ten garnek
czymś pięknym i pozytywnym. Wkładam w to całe moje serce, bo wiem, że co jem, co zjadam, takim jestem, taką jestem. Więc wypełniam to światłem. Gdy to zjem, to światło wypełni wszystko we mnie, odżywi wszystko we mnie, da mi więcej siły i więcej mocy. Czyli widzisz, ty na każdą sytuację możesz popatrzeć jako na coś ciężkiego i negatywnego i na każdą sytuację, na tą samą sytuację możesz popatrzeć zupełnie inaczej. I to jest dzisiaj przesłaniem od siły wyższej. Bez względu na to, w jakiej beznadziejnej, strasznej sytuacji się w tym momencie znajdujesz, spróbuj znaleźć to piękne i pozytywne, spróbuj poczuć to piękne i pozytywne w sobie, spróbuj się połączyć z energią wyższą i poczuć to boskie wsparcie w sobie, tą wiarę, nadzieję, a zobaczysz, że tak zmieni się twój nastrój i jutro będzie takie, jakie dzisiaj stworzysz, czyli będzie lepsze, lepsze i lepsze. Ja wiem, że te przesłania są z jednej strony takie oczywiste, a z drugiej strony trudno je zastosować. Dlatego na sam koniec taka malutka metoda, o której również już kiedyś mówiłam. Niech to będzie takim twoim wieczornym rytuałem. Wieczornym rytuałem, taką rutyną wieczorną. Nie tylko, by umyć zęby, by może zmyć makijaż, czy nastawić pranie, ale by usiąść, zapalić sobie malutką świeczuszkę, otworzyć sobie jakąś śliczną, magiczną księgę, którą masz, zapisać datę i znaleźć wszystkie piękne i pozytywne rzeczy, które się dzisiaj wydarzyły. Na początku może być tak, a nic się nie wydarzyło, co warto tutaj zapisać. Nieprawda, bo może widziałeś piękny zachód słońca albo piękny wschód słońca, może jakiś piękny zapach, może coś jadłeś, co ci smakowało, może pojawiła się jakaś niespodzianka, może odczułaś, że jest obok ciebie anioł stróż, czy odczułeś, że jest obok ciebie anioł stróż. Zapisz to wszystko, a zauważysz, że każdego dnia będzie tego więcej, więcej i więcej i będziesz tego zapisywać coraz więcej. To są nasionka światła. W każdym momencie, gdy coś robisz, daj z siebie wszystko, co najlepsze. Gdy jesteś teraz w pracy, która nie daje ci satysfakcji, mimo tego, zamiast narzekać na szefa, współpracowników czy cokolwiek innego, ty wiesz, że poprzez twoje myśli, słowa i działania tworzysz twoje jutro, spróbuj zrobić z tego coś dobrego. Jestem tutaj teraz, jestem w tym momencie, daję z siebie wszystko, co najlepsze. Postaram się wyszukać w tym szefie coś pozytywnego, wyszukać w tych pracownikach coś pozytywnego, a jeżeli nic pozytywnego nie widzę, to przyjmuję to jako egzamin od siły boskiej. Czy mimo tego, że jestem w tych niekorzystnych warunkach, jestem w stanie utrzymać w moim sercu światło, radość, szczęście? Gwarantuję ci, że jeżeli tak będziesz podchodzić do twojej pracy, związku, czegokolwiek, co robisz, to bardzo szybko nie tylko odczujesz to szczęście już w tym momencie, a nie jutro, za tydzień czy za rok, czyli już w tym momencie, gdy stworzysz to szczęście w twoim wnętrzu, ale jednocześnie twoje jutro będzie coraz lepsze, twoje pojutrze będzie jeszcze lepsze i po pojutrze będzie jeszcze lepsze, bo ty poprzez tą twoją wibrację będziesz materializować jeszcze więcej tego pięknego i pozytywnego w twoim życiu. Czyli od dzisiaj, co wieczór zapisujesz to, co dało ci radość, szczęście, za co czujesz wdzięczność, co pięknego pojawiło się tego konkretnego dnia i to niech będzie twoja wieczorna rutyna. Wieczorna tuż przed snem. Automatycznie zaprogramujesz kolejne dni na coś jeszcze lepszego. Takie proste ćwiczenie o magicznej mocy zmiany i przemiany. I od teraz wszystko to, co robisz, rób z zaangażowaniem. Nawet jeżeli jesteś w pracy, której nie lubisz,
postaraj się robić tą pracę najpiękniej, jak potrafisz. A zobaczysz, że zdasz ten egzamin i siły wyższe wyeksportują Cię z prędkością światła do lepszego miejsca, lepszej pracy, lepszego szefa, szybciej niż myślisz. Jeżeli jesteś w związku, gdzie ciągle coś Ci nie pasuje z Twoim partnerem, partnerką, postaraj się dzisiaj dać z siebie wszystko, co najlepsze. Dać miłość tej osobie, robić to, co robisz, z miłością, z lekkością, z fascynacją. Zobaczysz, zdasz ten egzamin szybciej niż Ci się wydaje i albo Twój partner i partnerka się zmieni, bo będzie odpowiadać tym dobrym za dobre automatycznie, bo tak jesteśmy jako ludzie stworzeni. Czym my bardziej komuś ufamy, tamta osoba ufa bardziej nam, czym my bardziej dajemy komuś miłość, to prędzej czy później ta osoba również da nam miłość, chyba że jest tak opanowana przez siłę mroku, ale to wiedzą już istoty wyższe, że wtedy wyeksportują Cię z prędkością światła do innego związku, gdzie ta miłość, którą dajesz, znajdzie również ten oddźwięk. To jest niesamowite prawo magii i wszechświata. Prawo rezonansu. Tak jak Ty się czujesz, to przyciągasz. Ale nie tak, tylko czasami musi to przez jakiś czas być w Tobie. A czasami działa błyskawicznie. Jeżeli jesteś w miejscu, w Twoim mieszkaniu, którego nie lubisz, nie cierpisz tego miejsca, a jeszcze może postawili Ci jakieś anteny przed oknem, to możesz iść dwoma drogami. Jedną drogą, podobną do drogi Ewy czy Adama, na zasadzie, Boże, muszę tutaj mieszkać i codziennie maltretujesz się poprzez takie myśli, co będzie jutro, będzie jeszcze gorzej. Albo przechodzisz do drugiego nastawienia, Gosi i Grzegorza, dam z siebie wszystko, wypełnię to miejsce miłością, światłem. Nie mam nic lepszego w tym momencie, dlatego wypełnię to mieszkanie, stworzę sobie moje miejsce mocy tutaj w środku tego piekła. I gwarantuję Ci, że jak tak do tego podejdziesz, to w pewnym tym właściwym momencie zdasz egzamin i siły światła z prędkością światła wyeksportują Cię do lepszego miejsca, lepszego mieszkania, takiego, które jest zgodne z tym, co masz w Twoim sercu. Magicznie więc od dzisiaj zmień Twoje jutro. A to jutro zmieniasz, zmieniając to odczucie, które masz w tym momencie. Popatrz na szklankę, na zasadzie ona jest do połowy pełna, a nie do połowy pusta. Wyszukaj wszystko to, co dobre w tym momencie. Poczuj za to wdzięczność i staraj się robić wszystko to, co robisz, najlepiej jak potrafisz. Dziękuj za to, co wokół Ciebie, co w Tobie, a z prędkością światła zostaniesz wyeksportowany do takich warunków, które będą w 100% rezonować z tym, co w Tobie. Bo to, gdzie jesteś dzisiaj, to jest również wynik tego, co było w Tobie w poprzednich miesiącach, latach. A może jesteś dzisiaj w momencie boskiego egzaminu, gdzie siły wyższe wystawiają Cię na jedną z wielu jeszcze na Twojej drodze prób generalnych. Jak zdasz ten egzamin? Moja rada jest taka. Poczuj miłość, wdzięczność, szczęście, spełnienie, bez względu na to, gdzie jesteś, kim jesteś, co robisz. A zobaczysz, jak wszystko zmieni się w Twoim życiu. Wszystko to, co negatywne, smutne, ciężkie, co Cię w jakikolwiek sposób obniża Twoje wibracje, odetnij i zmień to, przemień to na coś pozytywnego. Tak jak z tym myciem naczyń. Można to patrzeć, o Boże, znowu muszę umyć naczynia. Albo, dobrze, zmieniam to w mojej głowie. Będę myć te naczynia, będę to wszystko wypełniać światłem, będę czuć wdzięczność, radość i lekkość, że to robię. A jeżeli nie potrafisz sobie tak w 100% tego tak przemienić w głowie, to może na to popatrzeć w ten sposób. Dobrze, umyję teraz te naczynia, a w międzyczasie sobie posłucham jakiegoś podcastu, na przykład Marii Bukardi, która
podwyższy wibracje w moim otoczeniu, wysłucham podcastu, umyję naczynia i będę w pozytywnej wibracji.